spotkanie zostało wyrwane wcześniejszymi spotkaniami, które odbywały się na terenie naszego rejonu. To były spotkania dotyczące wyborów władz sołeckich. Jednym z postulatów właśnie na tych właściwie główny temat, który przewijał się przez spotkania, to były drogi, stan naszych dróg, szczególnie dróg powiatowych. To spotkanie, taka koncepcja petycji, a następnie spotkania została zainicjowana we wsi Stara Kuta, gdzie jest także przedstawiciel Starej Kuty. Cieszę się z tego, że Państwo gotowi się na nasze spotkanie. Ponieważ drogi prowadzi powrót, spotkanie z panem starostą Piotrem Lechem, którego serdecznie witamy. Witam także pana sekretarza naszej gminy, radnego z niego wojewódzkiego, pana Dariusza Stasiaka, przedstawiciela władz gminy, naszej gminy. Witam także pracowników pana starosty, zajmujących się właśnie sprawami dróg. Witam radnych gminnych, w osobach pan Piotr Morawek, pani Maria Skibińska i pan Krzysztof Kołowski. To są radni gminni, którzy reprezentują właśnie ten rejon gminy Czyszyńskiej. W pytaniach, które wiem, czego będą dotyczyły, jest to pierwsze zebranie wiejskie i wiem, po co jeździmy na te zebrania. Nie jeździmy po to, żeby rozmawiać o mojej ulubionej dziedzinie jako jest oświata. Widzę tu kilka osób, które pamiętam jeszcze sprzed 20 lat. Ale też przy tej okazji muszę powiedzieć, że wtedy jeżdżąc tutaj na wizytację tym moim dużym Fiatem, też z wielkiego komfortu podróży nie miałem. Czy to jest wiedza, która spadła na mnie od czasu Państwa pisma? Zresztą z którym zgadzam się w każdym zdaniu. Nie. Ten stan rzecz i nie chcę nikomu, nie będę tu się nikomu niczego wypominał, nie będę się odnosił do żadnej historii, powiem tylko o dniu, o chwili obecnej i o tym, co będzie jutro. Ten stan rzeczy nie narodził się ani wczoraj, ani przez wczoraj, on trwa, prawda? Tak jak powiedziałem, jeżdżąc do tej szkoły 22 lata temu, z tą sytuacją podobną się tutaj spotkałem. To nie jest tylko zresztą kwestia drogi od Czadkowic do Guźnicy, do Ronda. To jest też kwestia drogi do Grabownicy i to jest też kwestia drogi, która nosi mój przydomek wstydliwy, czyli droga wstydu. Czyli do granicy powiatu, przy której to drodze mieszka pan dyrektor. To bieżące utrzymanie. I to bieżące łatanie dziur jest o tyle mało efektywne, że tutaj nie bardzo jest co łatać, nie bardzo jest do czego łatać. Państwo wiecie, że nowa łata wstawiona w stare ubranie nie przynosi żadnego efektu. Tutaj problemem jest przełamanie tego stanu rzeczy. Konieczny tu jest remont, konieczna jest przebudowa. Z tym, że biorąc pod uwagę jej długość, biorąc pod uwagę ilość koniecznych, zaangażowanych środków, to jest bardzo droga inwestycja. Ale zleciliśmy projekt na te drogi. Mało tego, zgłosiliśmy tę drogę, zabiegamy o pieniądze na wykonanie tego remontu. Państwo pewnie wiecie, bo znacie doniesienia medialne, że do końca października, czyli w ciągu najbliższych 6-7 dni rozstrzygnie się, czy ta droga otrzyma dofinansowanie z programu tak zwanych schetynów. To nie są duże pieniądze, nie są takie, jak były do tej pory, ale bardzo, bardzo poważnie na te środki liczymy. Jeżeli tak się stanie, to w 2012 roku ta droga do Czeszyc, na odcinku do Czeszyc, zostanie generalnie wyremontowana. W samych Czeszycach prowadzone są jeszcze prace projektowe, dlatego że tam zaplanowany jest chodnik. To już zmienia trochę
całą sytuację, a pomijam fakt, że cały odcinek drogi łącznie z Przeszycami to są dzisiaj nakłady, których w ciągu roku nie jesteśmy w stanie ponieść. Tym bardziej, że dzisiaj projekt Schetynówek zakłada dofinansowanie nie wyższe niż 1 milion złotych. Tam nie mamy częściowego utwardzenia, tylko mamy poszerzenie pod nawierzchnię. I ten odcinek razem z drogą wstydu jest także zgłoszony do programu Schetynówek. Czyli od granicy powiatu do Grabownicy i od Grabownicy do Kuźnicy. Cały ten odcinek jako do remontu generalnego zgłosiliśmy jako drugi wniosek. To są dwie dobre wiadomości, ale trzecia jest zła, że jeżeli otrzymamy dofinansowanie do któregokolwiek z tych wniosków, to będzie to tylko jeden. Czyli albo jeden, albo drugi, ale i tak będzie to dosyć duża doza szczęścia, jeżeli w tym konkursie, niełatwym, bo w tym roku na drogi powiatowe niestety jest bardzo mało pieniędzy, ale jeśli któryś z tych wniosków otrzyma dofinansowanie, to będzie to jeden, nie dwa. To oznacza, że jedna z tych dróg, co najmniej jedna z tych dróg, będzie realizowana w terminie późniejszym, czyli nie w 2012, tylko w 2013 roku. W ciągu 6-7 dni otrzymamy odpowiedź, czy któryś z tych wniosków uzyskał dofinansowanie. Z mojej oceny wstępnej wynika, że przeszły już ocenę formalną, teraz jest tylko ocena merytoryczna, jest szansa, że jeden z nich otrzyma dofinansowanie, stąd na jedną wejdziemy w przyszłym roku z dużym takim rozmachem inwestycyjnym. Proszę. Ja mam może pytanie. Panie Starosto, rozmawiamy tutaj o drodze Cieszyce, Kotlarka, rozmawiamy o drodze Grabownica, Górnica, a dlaczego nie rozmawiamy o drodze ze Starej Huty w kierunku Jonicka? To jest jeszcze najgorsza droga, jeszcze może więcej niż wstydu, bo tam jest strasznie, naprawdę jest strasznie. Tam jest dziura na górze, tu zjeżdżają nawet w tereny leśne. Tam nie można przejechać. Nie można w nocy nawet spać. O godzinie 4 nad ranem, jak jadą auta ciężarowe, to człowiek nie wie, co się dzieje. W domu wszystko drży. Mury pękają, nowe budynki pękają mury. Pytam się, budynek jest ubezpieczony, do kogo zgłaszać tą procedurę? Nie, bo skoro to jest przyczyna typowo tej drogi. Jeżdżę ja tą drogą, jeździ tu dużo osób z niej korzysta i naprawdę proszę przyjechać i zobaczyć. A Kaliskiego już autobusy nie puszczają, już nie chcę widzieć, jak nawracają autobusy. Nawet w tym czasie był robiony remont drogi, tutaj odcinek z Kuźnicy, poszli w kierunku tam Bożynowa. W tamtą stronę nikt się nie pokazał, żeby chociaż załatać jakąś narkotyku. Poznaniaki jadą tylko do Męcwerda, nakręcają autobusy, już tam autobusy mogę. Ja tę drogę znam. Byliśmy na tej. Tam nie ma. Znaczy tam jest jeden problem. Tam nie ma drogi, tam ją trzeba wybudować. Tam nie ma dzisiaj czego remontować, łącznie z wybudowaniem odwodnienia. Tam nie ma żadnego odwodnienia, nawet takiego prowizorycznego. Tam jest problem tak naprawdę zbudowania drogi od podstaw, od początku. Proszę Państwa, to jest jakiś dylemat. Trzeba sobie odpowiedzieć, czy dla tego rejonu wschodniego ważniejsze znaczenie komunikacyjne, społeczne, gospodarcze ma droga Kuźnica-Milicz, czy Kuźnica-Grabownica, czy ta do Janisławic. Czy dzieci do szkoły dojeżdżają jedną czy drugą, czy ludzie do pracy dojeżdżają jedną czy drugą. Jakie to ma też znaczenie? Mówię o tym tylko, że musimy wybrać co najpierw, co w pierwszej kolejności. Nie mówię o tym, że tej drogi, że my ją zaorzemy albo zamkniemy. Mówię tylko o tym, że trzeba teraz zdecydować, co jest ważniejsze. Tam jest, tak jak powiedziałem, kwestia wybudowania drogi kilometra odcinka od początku łącznie z odwodnieniem. To jest koszt w granicach 3-3,5 miliona złotych. A to są pieniądze, za które można wyremontować rejestr. Dobry wieczór. Ten odcinek do Kuźnicy. W tej sprawie.
sprawi uwagę jedną. Czy ja Państwu obiecuję te dwie drogi. Nic więcej Wam wcześniej nie obiecywałem i na razie, żeby się z tego wywiązać, niczego wielkiego też nie obiecam. Spotkanie publiczne, Państwo to zapamiętacie, możecie zapisać. Nie było z mojej strony żadnej innej obietnicy. Ja obiecuję drogę do Kuźnicy i od Kuźnicy w stronę Grabownicy. Jako dwa pierwsze priorytetowe zadania. Co do pozostałych, nawet przy tych dramatycznych, prawda, że są dziury, że jeżdżą samochody z ładunkami leśnymi. To jest w ogóle inny temat. To jest w ogóle temat na to, czy na ile lasy powinny partycypować w kosztach utrzymania, naprawy czy remontu dróg. To jest temat, bo nic tak nie degraduje tych dróg jak transport leśny. Nie wiem, kiedy Państwo ostatni raz tam jechali. Tydzień temu. Na pewno nie tak. Piękny asfalt. Więc jeśli chodzi o obietnicę, to obiecuję wykonanie tych dwóch dróg. Natomiast nigdy wcześniej niczego nie obiecywałem, a pracuję w tym urzędzie piąty rok. A poprzednie rządy też obiecywali, bo pisało na, przepraszam, przebieg, pisało w gazecie, ja nie wiem, czy Państwo pisało, że będzie droga ta powiatowa zrobiona. Ale to jest droga, to jest zapadliską, dosłownie to jest polna droga. O której Pani mówi? O, to właśnie to pan Grad wspomniał. Wielkie Miejskie Moszczanów, droga powiatowa. Dosłownie to jest pole. My się po prostu, to jest koniec świata, się topimy. Pogotowie to jechało, bodajże to był luty, to czynnikami trzeba było wyciągać. To jest zapadlisko, to jest to albo twarzy. Że to się nie wstydzą, że z Kaliskiego ludzie przyjeżdżają, tam jest asfalt. Jest granica, asfalt to. Przyjemność, w Janisławicach już coś nieprzyjemność jechać. Przyjemność. Moszczanów jest asfalt, tak. A tutaj jest droga polna i powiatowa. To dopiero jest straszny. Chociaż utwardzić, my nie mówimy asfalt. Czyściowo faktycznie po naszych interwencjach do gazety i tak dalej ta droga została częściowo utwardzona, te potężne dziury, ale to częściowo. My chcemy chociaż utwardzić ją, coś tą szutrową zrobić, nawieść tego kamienia, coś takiego, żeby to było podłoże stabilne, a nie wszystko pływa i też popada. Zaraz mamy jesień, dobrze, że nie ma takich opadów, ale jak przyjdzie zima, to jest słota, to sobie topimy się. Ja powiem na marginesie, tą drogą ze Starej Huty, gdy ja nie stawić do gościu, ja nie powiem nazwiskiem, wpadł w te dziury i protezę zgubił. No protezę zgubił, na fakcie. Nie chcę nazwiskami mówić, nie mógł znaleźć tych.